No XD, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Jest dzisiaj ze mną mój wierny kompan, przyjaciel Dobry, Miki. siemano. Dzień dobry. Ej, patrz to. Ja myślałem, że to się tak nie będzie podnosiło. A jak? Lata, nie? Ale jazda. Apa, jeszcze możesz sobie posterować opryskiwaczem. Daj na ciągnik i prawy przycisk myszki. Jaka Daj tak, żeby co? w przekaźnik nie wchodziło. No, ogólnie... Siema. Miki dzisiaj leci tym, z opryskiem na chwast tym. Czekaj, wyprostuję go trochę. Weź go tam w poziom daj w miarę, żeby nie leciał. Dobra, Miki leci dzisiaj z opryskiem na chwasty w rzepaku, bo mamy rzepak posiany właśnie. Niedawno był Oj, posiany, już po... ciekawe, kto go posiał. Ja? O Boż. Dobrze się czkarni, Ale ja, tam bo dupę akurat się zrobiliśmy. czkarnie by zahaczył. Dobra, lecimy dzisiaj Zahaczyłem, sobie... ale to tam. Ogólnie ludzie, lecimy sobie dzisiaj ze żniwami kukurydzianymi. Ostatnio pszenicę nam się udało sprzedać, dwie przyczepy. Rikszastuj. Jezus Maria. Dwie Trzeba przyczepy sobie opryskiwaczu hamulce zrobić. O Boż, kapitalkę. Dwie przyczepy pszenicy nam się udało sprzedać i mucimy kukurydzę. Na razie trochę pod wiatem musieliśmy nasypać, bo trochę mokra tu była z brzegów. No i po 3 dniach trochę tutaj ją owiało, osuszyło i w ogóle teraz Armagedon ogólnie w Polsce tak wieje, że Matko Bosko. Napiszcie, czy u was też wieje. A dzisiaj mamy ogólnie który? 23. Ogólnie dzięki za piękną tam aktywność pod ostatnim filmem. I w ogóle Tak mam wieje, nadzieję... nie? Że jak się wyjdzie na dwór, to można czapkę zgubić. No, czapkę to Było można nawet weather. zgubić. I to nie taką z daszkiem, zwykłą. Zwykłą, na uszy. No, nie taką Tylko z taką daszkiem. ciasną. O, ciasną. No, i ogólnie ludzie tam, pamiętajcie o łapce w górze, bo kurde, taka aktywność to mnie nawet cieszy. A nawet jakby była to jeszcze lepsza, to super by już było zupełnie. A Kurde, wiesz, ten co mnie nie forsheet. cieszy? Słaba aktywność twoja. Że aha, że czasu nie mam. Znaczy No. się. No, ten. Ja nie wiem, co ty robisz. Ja gram w inne Ile gry ty i w czasu ogóle. nie masz? No, jakiego ślimaka gra. Ślimaka? Ojeju, potem ci wyjaśnię. Ogólnie ludzie, sorry, że cicho dźwięki, ale ten forsheet to kurde ma takie z natury ciche. O, teraz coś będzie słychać. Naprawdę cichutki ten forsheet. Jak odpalę ciągnik forsheeta, nie, to ludzie... Słuchawki minus 20. Pękajcie narody. Minus 20 decybeli co najmniej. No, ogólnie teraz sobie przyczep wycinamy. Forsheet, niezawodna maszyna do kukurydzy, wam powiem, że... Jeden chyba z lepszych w ogóle kombajnów, co wyszedł do farminga. I multicolor ma, i ma przystawki do kukurydzy. Co prawda musiałem ją trochę poprawić, żeby zmienić prędkość, bo... Kukurydza ogólnie się szybciej kosi jak zboża. To dałem na 11 na godzinę, żeby można było kosić. Wiem, że w realu się wolniej kosi, ale 11 na godzinę to jest tak dosyć, bo tak to było 7 ustawione. A my zboża kosimy szybciej tym forsightem. No i tu ogólnie będzie znowu trzeba wapno zastosować. Tak jak na tamtym polu, tylko że tutaj wpierw pójdzie talerzówka, potem wapno, potem jakiś krymer albo coś i dopiero na wiosnę raczej będzie siany coś. Zobaczymy co. No i jeszcze No ten. tak, oczywiście, jak kolega wyżej mówi. Wyczekiwujcie następnych odcinków, bo w następnym odcinku już nowe pole się pojawi. I coś raczej będziemy na nim robić, więc czekajcie. Czekajcie, narody. No, ale ogólnie... Tak ogólnie kukurydza tak sypie, tak średnio bym powiedział, jakaś słaba inna odmiana. Miki wybierał. Nie no, laba. A, ciekawe. Nie no, to wybierał Janusz nam z tej... Z czego? Z centrali nasiennej. Tak, Ja to tak, tak. bo ta będzie dobra. No, powiedział. Tom ludzie biorą, ta będzie dobra. No. No i że się mu nie. zarobali. Najpierw się spytał, czy glina, czy pioch, a my mówimy, no mieszane. On mówi, to tom ludzie biorą na mieszane. No dobra, macie. Ani się nie pytał, jakie tam mamy MG, ani nic. I tylko jakie ten. Tylko się pytał, no jakie ten. Jaka gleba i tyle. Ale kurde, to, że czy wywapnowana, czy nie, to już tam go nie obchodziło zbytnio. A No. kogo to obchodzi, człowieku? To jest twoja sprawa. Chcę wapnąć, co chcesz. Jo. Jak ja tutaj opryskałem, bo teraz ja tak jechałem na łoko. O Boże. I nawet ładnie opryskałem. Nawet ładnie. Widzicie, jak się jeszcze przechwala przed wami, kurde, ludziska? Nie no, będzie nawet, ale to tak. Ty to jak ty tak nawet ładnie pyskasz, to ty byś mógł tak nawet ładnie przyczepą podjechać, bo nie chcę, żeby ludzie ogłuchli na odcinku. Tu zaraz. Tu gdzie był klin. Klin?
Ja mam No, tutaj 80. tam zaraz tyle gdzieś klin. Dobra, 8. se poczekasz trochę tam. No dobra, se poczekasz trochę. Ej, a nawet Włączysz wie. trochę sieczkarnię, to może się przesuszy jeszcze, przez kombajn Boże. przejdzie jeszcze zaraz. Ten, chuj, że tu sieczkarni nie ma w tym porządzie. I fajnie w końcu wyglądają żniwa kukurydzy, bo się nie włącza sieczkarnia w tym pierdolonym kombajnie, tylko to tak ładnie leci jak słoma. Tylko no, trochę się rozpyla, fakt faktem, ale nie jest rozłożona sieczkarnia, tylko leci jak słoma. Dobra, może być. Składamy tego to szajstwo. Białoruski sprzęt. No, trochę późno dzisiaj wyjechaliśmy, ale tam się nie śpieszy nam z tymi żniwami. Własny kombajn mamy, O, to... późno, bo jak ja siałem do późna, to później musiałem do późna spać. Jo, bo jak mamy ten, mamy własny kombajn, bezawaryjny, póki co, to Trzeba ten, odpukać. to nam się nie śpieszy i może, ło. Aha, tutaj nie przyjadłem, to zarąbiście. Nie, patrz. Ej, Gienek, jak się mucarnia jest wyłączona i header, nie? To No. ten kombajn jest głośny, nie? A jak się włączy header, to jest taki cichutki, że... Ogólnie ludzie tutaj, ten gościu tutaj, tak, że tak powiem, wykupił sobie działkę w środku naszej działki. Jak my kupowaliśmy tą działkę, to zbankrutował i ta biogazownia tutaj nasza obok jest akurat na sprzedaż. Więc możecie się w komentarzu, o Boże, Jezus. więc w komentarzu się możecie wypowiedzieć, czy mamy kupować tą biogazownię kiedyś, czy nie. Ale na razie musimy dokupić pola, bo na taki areał, jaki O my mamy, to ledwo kurde, nam starczy. jej mija, ja tam biegów szukałem. Boż, czekaj. No. Czekaj, bo się udusił. Dobra, jadziem z dziadziem. Szyngło się ślizga i tak jak No. załapało to. A mi we forsycie to Dobra, mam. na końcu się wysypiemy, bo ja tutaj duszę ten ciągnik. Dobra, O, dobra. na końcu się wysypiemy. Dobra, korba, bo przyciszałem trochę dźwięki, bo jak dałeś tam 1200 obrotów, to tu nie było słychać nic. Ej, a widziałeś, że się ten, nawet klepisko się rusza? To jest chyba klepisko. No, faktycznie. Fajne, nie? Aha, wytrząsacze. O, wytrząsacze. A tam ru. O Boże, pojechał z tym, jed. Ty pamiętaj, co ci mówiłem, żebyś tam świniom dał żreć, bo nam No, pozdychają tym, jeszcze. tylko muszę cofnąć tym ruskim wynalazkiem. Ruski. A całe wypryskać? No. To git. No, pryskamy na jesień, na wiosnę już będziemy mieć jeden zabieg mniej, mamy nadzieję, bo jeszcze w miarę ciepło, to tym. Jeszcze zdjęcie Tak sobie się zrobimy. ludzie ogólnie kurzy, nie? Że jak dzisiaj zbierają kamienie, to się nawet pod butami kurzyło. To co? To się nawet pod butami kurzyło. No mi się, jak ja idę tutaj po tym moim jakby poletku uprawnym, nie? To tam nic nie mam, ale idę, nie? To jak tak się bardziej przyszurało butem po ziemi, nie? To chmura jak? No jak się przyszurało, ale jak się normalnie szło. No, a jak się Tak z tupnie? góry nogą. No, a ja tam wysoko nóg nie ponoszę nigdy, bo ja tam lubię tak szuru muru o ziemię trochę. Zwłaszcza w gumofilcach, bo ja teraz w gumofilcach się bujam, bo mi się przynajmniej ten piosek nie nasypie do butów. Git, że ta ziemia to A nie jest później piasek. nogi śmierdzą jak nie wiem po tych gumofilcach. Właśnie nie. I właśnie mi bardziej się pocą w zwykłych butach giry jak w gumofilcach. I to jest największy paradoks. No ale wiesz, jak ja w gumofilce założę, nie, rano, to ja ściągam wieczorem, to zajdzie normalnie jak gnoj w tych gumofilcach. Ty, ale tak Gienek myślę, nie? Że jak my te To kukurydze... skarpety jak zdejmę, to stoi. No. Ty, tak myślę, że jak my te kukurydze, to taki mulczer by się kiedyś zdał kupić do... tutaj, ale to w przyszłości, bo ta talerzówka na razie starcza. Tylko wałek będzie trzeba podnieść. I może z podniesionym wałem się będzie jeździło. Ale zobaczymy jeszcze. Przysiad, brzuszek, przysiad. No i Ci, ogólnie... a te świnie teraz robią tutaj karmę, a nie ten. No, A nie w kukurydzę. 19 robią, no. A tak to Jak, kukurydzę. a na początku przecież robiły te Nie, nie, kukurydzę. cały czas. Albo w sumie? No dobra, nawet nie Na wiem. początku robiły kukurydzę, nie gadaj. Nie, no chyba paszę cały czas, ale nie wiem. Nie hodowałem na początku Kukurydzę farminga. robiły. Nie no, w 17 na pewno, a tak to nie wiem. No ogólnie ludzie tak fajnie, można się w kukurydzy przecinać kombajnem co drugi przejazd. I dlatego ja lubię kukurydzę mucić. No, Miki zawsze zboża obala, a ja obalam setkę i kukurydzę. O! To wtedy idzie robota o wiele lepiej. Jak paski się fajnie naciąga wtedy. O! Już No. wtedy są same naciągnięte.
Miki tą taką wilgniejszą kukurydzę ogólnie przerzuca do świń, do Tak, śrutowni. ten z wierzchu. No, do śrutowni ją Biorę. przerzuca i ten żmijka podaje dalej do śrutownika, w którym, do którego my tam w paszarni dosypujemy w koncentratów i tak dalej, połówki grochu i jeszcze tam soi trochę dajemy, rzepaku O i kurde, ja wiadomo. do tego śrutownika to muszę tą całą kukurydzę tu wybrać, ładuję im. Ta, no bo ta, I ona może przyczepą iść. tu podjechać. Co? Mogliśmy przyczepą tu podjechać, wiesz? Weź tam cofaj tyle. A poza tym nie mamy kipra na tył. To mi się tak zawinęło turem, by się naddało już. No, ty, ostatnio byłem na tym u wuja widlakiem, bo tam może rzucić parę palet, nie? I Mówiłem, mówiłeś mi. widlak mi usiadł tyłem, nie? To ten, to przód widlaka był nadrzucany 60. Wiesz co ci powiem? No, Mówiłeś wiem. mi to. Ta, ale Mówiłeś na mi to. odcinku nie mówiłem. I to tak, wiesz, trochę do ludzi, że też wtopy się zdarzają nawet jak jest sucho. Ta, to nie była wtopa. Jak to nie? Jak już To trzeba było coś linko wyciągnąć, to zazwyczaj... nieumyślne spowodowanie zakopania się widlaka. To jest coś innego. To było w pełni umyślne. Opony łyse masz i siedziałeś tam. Dziw, Tak, że... ale nie mam napędu na tylnym oś, to nie wiem jak ja się mogłem zagrzebać, jak ja nie mam, nawet napędu nie mam tam na tylnym oś. Była Dobra. grupa ciężka, a jeszcze ty tam usiadłeś, to już całkiem. No, jak wysiadłem, to prawie sam wyjechał. Ej, No... Gienek, jak ci powiem, że możesz podjeżdżać tym forszelitem. Iluż? Zaraz, kołyszkę kipnę i... No, trochę sobie muszę przyciszyć dźwięki, żebyście, kurde, ludzie nie ogłuchnęli. I będzie git. Ale ten... Wrócisz czy jak? Nie, nie, nie. Albo w sumie obrócę się, ale... No, obrócę się i będziemy jechać. W drugą stronę. Tutaj poszukam sobie biegu, który tutaj... Dobra, teraz Tokyo Drift. To, co najbardziej lubię robić kombajnem, kurwa. Ostatni bieg się wrzuca i... Ogień but. Ale w tym forszycie mamy tak żyletki hamulce, ludzie, ja wam mówię. Że czasem to tył w powietrzu, nie? Fruwo. Tak. A tam są hamulce na tył, ludzie, bo z przodu żeśmy odkręcili. Nie no, no mówię, że tył w powietrzu, jak przodem zahamujesz, to... Tylko jedyny minus tego forszyta, żeśmy takie wąskie opony kupili, ale... To tam, teraz sucho jest, to No nie ma dobre, co. że wąskie, bo ten, bo się skrzynia nie psuje. Jakby były szerokie, to człowiek już mi skrzynię robi i zapadały. Mówisz, no ale tak to jak mokro, to... Do zbioru kukurydzy chociażby się przydało, nie? Już wszystko wysypałeś? Jo, cały zbiornik był. No to 9 ton naby. No dwa zbiorniki, 4,5 tony jeden. Tam pod wiatą też były dwa. Ła to tak średnio nasypała, chyba więcej pszenicy namuciliśmy z tamtego pola, nie? No też mi się tak coś zdaje, bo tam były ile, dwie przyczepy czy trzy? Dwie ja sprzedałem niecałe. A trochę jeszcze do świń poszło. No tak 2,5 było. To w sumie podobnie wyjdzie. Bo tu będą też tak 2,5. Ale to chyba poletko jest mniejsze troszkę. No, o wiele mniejsze. No ale kukurydza powinna więcej sypać, nie? Tia. A nie wiem, czy tu wapna nie ma wymaganego przed zbiorem już nawet, nie? Jest, chyba. Nie, Przed zbiorem chyba nie. Po zbiorze. po zbiorze, no. A to teraz się wywapnuje, to będzie sypało. Tu ogólnie chyba jęczmień damy na ten... na wiosnę. Albo na jesień, zobaczymy, czy zdążymy. 4. Dobra, wjeżdżamy A ja tu. właśnie nie wiem, co na drugi rok u siebie będę siał. Czy też kukurydza od drugiej strony, czy pszenicy nasiać. Pszenicy się jak... Którą ty masz klasę w ogóle? Trzecia i... O Boże, czekaj. O Boże, Bo mi się czekaj. coś tak dokonało. No tak, masz trzecią, to pszenica albo pszenżyto się. Trzecią i tam miejscami jest nawet druga. No to siej pszenicę, jak masz drugą. Kurde, druga klasa, matko bosko. Ja nie wiedziałem, że u nas takie ziemie są. No ale i tak, większość jest trzeciej, nie? No, no. A tam w jednym miejscu, gdzie jest taki piach, to tam jest nawet czwarta. Dwa ary To jak coś drugiej. urośnie, to jest... Ej, Gienek. No. Na 3 hektarach masz dwa ary drugiej klasy. To jest coś. No, zawsze coś. Dobra, ludzie, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie o łapce w górze. I w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać hashtag klasa. I tam serduszko przypnę elegancko, bardzo serdecznie i zapraszam na fanpage w opisie i trzymajcie się do kolejnych. Pozdrawiam, cześć! Cześć!